myślę, że nie tylko Jurek wspomina wyjątkowego, że nie tylko sportowca, ale wszystkim człowieka. Ayrton Senna był człowiekiem, który budował świadomość, że sport jest nie tylko rywalizacją, jest nie tylko walką o sekundy czy o dziesiąte sekundy. Sport jest też sposobem na życie, sposobem na pokazywanie innym, kim jestem, co chciałbym zrobić, co mogę osiągnąć poprzez to, że jestem świetny, wyjątkowy, tak jak Ayrton był mistrzem, był zwycięzcą, dostawał wielkie pieniądze za to, bo trzeba powiedzieć, ale potrafił się tymi pieniędzmi dzielić, potrafił budować wokół siebie tą atmosferę człowieka, który nie krzyczy, że trzeba komuś pomóc, że trzeba to się po prostu pomagał. Taka to była wyjątkowa osoba i myślę, że mając świadomość, że to już 29 lat temu zginął, ja pamiętam ten wyścig, oglądałem go, pamiętam ten moment, kiedy nagle ten bolid zjechał, uderzył i byłem święcie przekonany, że to jest coś poważnego. To jest takie uczucie, które mi towarzyszy do tej pory, jak sobie to przypominam. 24 lata temu Jurek założył to muzeum. To też ktoś by powiedział, przecież to nie tak dawno, przecież to jeszcze chwilę temu to było wszystko gorące. Chciałem zapytać, co pan czuje, widząc te stare auta? No, czuję zawsze, oprócz nostalgii, oprócz wspomnień takich rzeczywistych, no bo tu są takie przedmioty, takie momenty, które ja sam przeżywałem, w których uczestniczyłem i to jest zawsze niesamowite uczucie. Myślę, że ta świadomość, że Jurek tak bardzo kocha pokazywanie innym uczuć, pokazywanie innym emocji, to jest wyróżnik tego muzeum, bo przecież one jest zadbane, one jest pod każdym względem pilnowane, ale emocje są wszystkim, co jest w tym muzeum. Każdego 1 maja od 2 lat bardzo cieszę się, że w tej pięknej aurze w słońcu po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy mamy poczucie, że rzeczywiście wiosna jest już z nami. Możemy spotkać się i w ten weekendowy, majówkowy czas wpisać, jak co roku, to szczególne wydarzenie. Ja też dla dopełnienia tego kalendarza ważnych rocznic, jaka wiąże się z początkiem maja, powiem, że 19 lat temu Polska stała się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej i za chwilę będziemy mieli Dzień Europy, a dzisiaj 1 maja, właśnie 19 lat temu, staliśmy się pełnoprawnie członkiem tej europejskiej rodziny. Ja przypominam ostatnią wizytę ambasadora Brazylii. Tutaj miałem okazję i przywilej rozmowy bezpośredniej z panem ambasadorem. Teraz jest już nowy ambasador. Jakoś zaintrygowała mnie Brazylia, choć nigdy tam nie byłem. Wszyscy znamy piłkarzy, znamy Ayrtona Senny, ale ta rozmowa jakoś mnie tak skłoniła do tego, żeby się bliżej zainteresować tym wielkim, pięknym i nam bardzo życzliwym krajem. Brazylia przez ostatnie miesiące przechodziła niesłychanie trudny czas perturbacji różnego rodzaju bardzo ważnych wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych. Brazylia, o Brazylii się mówi więcej niż kiedyś. Wszyscy mamy poczucie, że Brazylia to płuca naszej planety i pewnie tak jest, ale Brazylia to jest również miejsce, gdzie rodzą się nietuzinkowe postaci. Taką postacią był, a okazuje się, że jest ciągle Ayrton Senna. Widziałem wiele ludzi, widziałem tych ludzi w różnych zakątkach świata, ale tak jak Ayrton Senna, a nie mógł się pogodzić nawet w swoim kraju z tą różnicą wśród warstw Brazylijczyków i był człowiekiem bardzo wrażliwym. Nawet człowiekiem, który, jak było spotkanie jednego z biskupów czy arcybiskupów w Brazylii, gdzie było kilkaset tysięcy ludzi, powiedział, był też Ayrton Senna, że nie on tutaj powinien mówić, jak
można żyć lepiej, jak można analfabety zlikwidować. Kto powiedział, że na jego miejscu powinien być on, czyli Ayrton Senna. Cóż mogę powiedzieć? Myślę, że to wystąpienie, które słuchałem, które było przepełnione emocją, które było przepełnione miłością do tego, co robi, do swojej pracy, do tego przedsięwzięcia, które opisywałeś krok po kroku, te wszystkie budynki. Ja na przestrzeni wielu lat, dziesiątek lat tu przyjeżdżałem i widziałem, jak rosło, widziałem krok po kroku, jak powstawało nie tylko muzeum, ale twoje dzieło, twoja świadomość, że trzeba coś zostawić innym, że to wszystko, co, proszę Państwa, tu oglądamy, bo to muzeum, które z mojej perspektywy jest bardzo wielką emocją, bo przychodzę i widzę tam niektóre przedmioty, niektóre jakieś kawałki papieru, czyli mówię o roadbookach, które mi przypominają te niesamowite chwile, które przez swoje życie przeżywam. I przyznam się Państwu, że motorsport jest tym cudownym miejscem, w którym nie kończy się swojej kariery, czy swojej miłości do tego, co człowiek robi, tak na odcięcie, jak to mają piłkarze, już nie powiem o gimnastyczkach, o wielu sportowcach, którzy nagle w sekundę muszą odejść. My mamy to szczęście ogromne, że możemy wsiąść do samochodu rajdowego, wyścigowego i żyć, cieszyć się każdą chwilą, bo jak nie taka dyscyplina, to taka. Przecież całe życie byłem miłośnikiem rajdów WRC, rajdów, które tu były, rajdów, które Jurek też organizował. Tu mam wiele twarzy wspaniałych, które ludzi, którzy to kochają, którzy oddaliby wszystko, żeby te rajdy były coraz lepsze. Zmieniłem tę dyscyplinę na coś zupełnie innego. Ktoś mi powiedział, to przecież też rajdy, to co Jurek też przeżywałeś, Dakar. I z jednej perspektywy, znaczy z perspektywy człowieka, który ścigał się o ułamki sekund, nagle musiałem pojechać na pustynię, przejeżdżać tysiące kilometrów i ścigać się o minuty, może wcześniej o godziny, teraz o minuty, ale też się zbliżamy już do ścigania o sekundy. Tak idzie sport do przodu, tak wszystko idzie do przodu. Ten świat, który dał nam szansę ogromną, bo pan prezydent przypomniał nam, że weszliśmy do Unii Europejskiej, że jesteśmy częścią wspólnoty, która dała nam duże szanse, ogromne szanse. To, że tu jest tak ładnie, to, że możemy spoglądać, to nie jest tylko praca ludzi. To jest też świadomość, że jesteśmy w lepszym miejscu, w lepszym świecie. Nie dajmy się z tego okraść. Nie bądźmy szowinistami, którzy będą jutro mówili, nie, my sami potrafimy wszystko zrobić. Wspólnie mamy większe szanse na wiele rzeczy. I to jest to miejsce, to jest ten czas. Jurek nam to pokazuje, że przyjechałem dzisiaj, naprawdę bardzo rano wyjechałem z Olsztyna, przejechałem prawie 600 kilometrów, żeby tu przez chwilę być i poczuć tą energię, właśnie tą energię, której nam brakuje. Zwyczajnego spojrzenia człowiek na człowieka. Nie tylko w telefonie szukania, właśnie przed chwilą z panem prezydentem o tym mówiłem. Gdzie jesteśmy? Gdzie dąży ten świat? Czy tego nam trzeba? Ja nie będę tutaj opowiadał, że tak jest lepiej, czy tak jest gorzej. Ja tylko widzę, jak wielkim dla mnie szczęściem jest bycie tu, przeżywanie tego i możliwość też tworzenia czegoś wspaniałego, bo ten pomnik będzie tu na zawsze. To miejsce już na zawsze będzie kojarzyło się wszystkim z wielkim, wspaniałym sportowcem. To, że powstanie za chwilę opowieść kolejna, czyli tablica, którą odsłonimy, tablica, w której będą docenieni wszyscy sportowcy, wszyscy. Rozumiecie to słowo? Wszyscy. To jest niesamowite. To znaczy, że idziemy dalej, że nie zapominamy. Bardzo bym chciał, żebyście nie zapominali tych ludzi, którzy dla was się ścigali, zwyciężali. Ja też wśród nich byłem, też się starałem bardzo. Nie zawsze się udawało, nie zawsze się wygrywało. W tym roku trochę prywaty uprawiam. W tym roku 16 rajdów pojedziemy z moim pilotem. Jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli pomyślę, że będę jechał rajd po rajdzie, że będę mógł się ścigać, że będę znowu w swoim cudownym świecie, to chce mi się żyć. Tego Państwu życzę. Idźcie, szukajcie swoich miejsc, miejcie swoje pasje, nie dajcie się wciągnąć w ten wir, taki mętny wir, w którym wszyscy musimy stąpać i jednakowo iść do jednego miejsca, do takiego leja, gdzie to nie ma. Nie, szukajcie swoich miejsc, żyjcie, cieszcie się. Wszystkiego dobrego.